Zostałem poproszony do tańca, więc będziemy tańczyć. Nie mogę patrzeć. Nic się nie martw. Mamy z Polą kilka ciekawych układów. Możemy nawet wygrać. A może nawet nie? Chodź, spróbujmy. Jak się poddamy, już nigdy nie będziemy mogły tańczyć. Spróbujesz? Tak, co mi szkodzi? To tak, żeby wygrać pojedynek, musicie zatańczyć lepiej niż najlepszy tancerz w Transylwanii. Ja jeden ruch, wy jeden ruch. Kto nie powtórzy ruchu, przegra pojedynek i nie będzie już mógł tańczyć nigdy. Pora zawiesić buty do tańca na osinowym kołku. To się jeszcze okaże. Nieładnie lekceważyć przeciwnika. Macie szczęście, bo pierwszy ruch będzie zabójczy. Ciekawe, czy powtórzycie to. O, najwyraźniej nas nie doceniasz. Przyznaję, tego się nie spodziewałem. A czy macie jakiś własny układ? Dobry pomysł, powinno się udać. Ciekawe, czy umiesz tak. Szczerze? Chyba umie. Potraficie się ruszać, nie da się ukryć, ale jak dotąd dawałem wam fory. A teraz wirujący pająk. Nie do pobicia! Ha! Ha! O nie! Mały człowiek odpada! Zostaliśmy na parkiecie sami, nietoperku. Strasznie mi przykro, Ina. Wirujący pająk był za trudny. Nie szkodzi, wciąż mogę wygrać, ale potrzebny mi układ. Tylko jakiś dobry. Rozumiem i mam coś takiego. Jeśli dasz radę, wygrana będzie nasza. Jaki to układ? Mój kurzy krok. Jak kurzy krok? Ale wcześniej mi nie wychodził. Moje skrzydełka i podskok i obrót były do niczego. To nasza jedyna szansa. Poradzisz sobie, Ina. Wierzę w ciebie. Naprawdę? No dobrze. Mogę spróbować. Dragos, zaraz pokażę ci coś, czego jeszcze nigdy nie widziałeś. Skrzydełka, podskok i obrót. Ha! Pokazać ci jeszcze raz? Co to było? Ten układ to kurzy krok. Ha! Proszę uprzejmie. Ina wygrała. Nie! Wracaj do Transylwanii, Dragos. Dragos, król tańca! Tym razem mnie pokonałyście, ale nigdy nie przestanę tańczyć! My też nie przestaniemy.